Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Zostałem w gruncie rzeczy zmuszony do wygłoszenia tego oświadczenia po wysłuchaniu debaty związanej z próbą odwołania ministra Kowalczyka. Otóż podczas tej debaty pan Kośniak-Kamysz pozwolił sobie powiedzieć, że więcej wycina się drzew niż sadzi. A jest przedstawicielem PSL-u, który chyba dokładnie wie, że lesistość w Polsce wzrasta i zapas również wzrasta, a więc widocznie więcej się sadzi niż wycina. Chyba że ma na myśli takie duże miasta, chociażby jak Warszawa, gdzie się zmienia kategorię użytkowania gruntów i lasy przeznacza pod budownictwo, ale to jest zupełnie inna sprawa. Następnie dwie osoby, pani Lenartowicz i pani Pomaska, która również pozwoliła sobie cytować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia 2018 roku. Oświadczam, że albo pani go nie widziała nigdy w życiu, albo te pani nie widziały, albo mijają się celowo z prawdą, a jest to niezgodne z etyką. Sytuacja jest zupełnie inna, a mianowicie to nasi poprzednicy doprowadzili do tego, że na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska zginęło ponad 3000 hektarów siedlisk ważnych dla Europy. Zamarło kilkanaście milionów drzew o masie ponad 6,5 miliona metrów sześciennych, o wartości ponad 1 200 000 000 zł. I równocześnie tam, gdzie nastąpił rozpad drzewostanów i zanik siedlisk, zginęły gatunki ważne dla Europy. I to trzeba będzie odtworzyć. I o tym mówi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A więc albo celowe mijanie się z prawdą, albo celowa dezinformacja, a jedno i drugie nie godzi się, aby tu w Sejmie, w tej Izbie, gdzie są symbole narodowe, flaga biało-czerwona, orzeł z koroną i krzyż, żeby w ten sposób dezinformować opinię publiczną. Chcę również powiedzieć, że każda z pań, tak jak każdy poseł, uzyskała pełną informację o przebiegu dwóch posiedzeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dostali pełną treść wyroku. Dostali również zaproszenie do dialogu na bazie konkretnych danych, a te dane są zebrane przez ponad 200 specjalistów. Kosztowały ponad 5 milionów złotych i są zebrane na terenie całej puszczy. A więc celowa manipulacja, dezinformacja, czy po prostu brak podstaw etyki. Oświadczam, że osoby, które w ten sposób postępują, w tej sali nie powinny zasiadać, gdzie właśnie są te trzy symbole. Polska flaga, orzeł z koroną i krzyż. Dziękuję. Dziękuję.